Witam słuchaczy w kolejnym odcinku podcastu Subiektywnie o Polonii. Dziś gościmy rodowitego Krakusa, dziennikarza, pisarza, autora książki Miasto Noży o krakowskich chuliganach z lat 90., kibica oraz byłego gniazdowego Krakowi Wojtka Muchę. Cześć Wojtek, dzięki za przyjęcie zaproszenia. Witam serdecznie, witam Ciebie, witam wszystkich słuchaczy. Bardzo mi miło, dziękuję za zaproszenie. Opowiedz nam, jak się zaczęła Twoja przygoda z Krakowią? No to takie pytanie, na które by odpowiedzieć, muszę się cofnąć, o, już prawie 30 lat. 30 lat do lat 90. W ogóle mam takie wrażenie, że ścieżek docierania na stadion jest co najmniej kilka. To może być ścieżka rodzinna, może być ścieżka koleżeńska, może być ścieżka sportowa. U mnie to była ścieżka właśnie koleżeńska. Wychowałem się i, no i dalej mieszkam całkiem niedaleko z krakowskiego osiedli z Wielkiej Płyty, które tak się składa, że kibicowało Krakowie, więc ten model przyjmowania tożsamości kibicowskiej akurat u mnie był. To było naturalne, mam wrażenie, w latach 90., że młodzi ludzie się identyfikowali z klubami sportowymi, ze społecznościami. Tak naprawdę przecież poziom piłki na Krakowie, nie tylko na Krakowie, był żenujący. Nawet stadion, który był gdzieś w oddali, nie był najważniejszy, tylko chodziło o pewną jakąś taką identyfikację w ramach subkultury, w ramach społeczności. I tak to się zaczęło gdzieś właśnie Czyli połowy można powiedzieć, że byłeś skazany na po Krakowie 90. ze względu na miejsce zamieszkania. Tak, Kraków od zawsze, pewnie słuchaczom, nie trzeba tego tłumaczyć, Kraków od zawsze był podzielony pomiędzy Wisłą i Krakowie. Lata 90. to okres no dość, tak powiedzmy sobie, ostrych rywalizacji pomiędzy Wisłą i Krakowią. Nie był to jeszcze ten okres, który no później był znaczony rzeczywiście rozlewem krwi bardzo poważnym. Mówię tutaj o przełomie wieków, co działo się w pierwszej, szczególnie dekadzie XXI wieku, ale to już taki pierwszy po 89, po transformacji ustrojowej, pierwszy okres szalonych lat 90., które w Krakowie właśnie znaczone były przez ekscesy i świętą wojnę. Ten element świętej wojny, który kojarzy mi właśnie z chuligaństwem stadionowym, z kibicowaniem również, no bo przecież nie tylko o chuligaństwo tutaj chodzi, a również o kibicowanie, zbieranie artykułów z gazet, śledzenie tego, co dzieje się wokół Krakowi i takie budowanie tożsamości właśnie wokół Górnośląska. Poza Krakowią i Wisłą jest jeszcze trzeci klub, który ma kibiców w Krakowie. Powiedz mi, jak wyglądają relacje między Krakowią a Hutnikiem? Mieszkam tu już od kilku lat i mam wrażenie, że jednoczy was trochę ten wspólny wróg w postaci Wisły. I choć oficjalnie jakichś układów nie ma, to nie wchodzicie sobie w drogę. Zawsze tak było? Mam wrażenie, że coś jest na rzeczy i zawsze nie chciałbym się oczywiście wypowiadać w imieniu tych, którzy no, pewnie wiedzą więcej. A z drugiej strony wiem nie mało, bo przecież jako mieszkaniec miasta siłą rzeczy muszę ludzi znać, chłopaków z Hutnika. Chodząc do technikum do Nowej Huty w latach właśnie koniec lat 90. miałem okazję poznać się z ludźmi, którzy potem stanowili trzon ekipy Hutnika Kraków. Twardzi zawodnicy, między innymi z osiedla Stalowego, z gorszych osiedli, takich no nie gorszych, ale owijanych nie najlepszą sławą osiedli w Nowej Hucie. Bardzo fajne, charakterne chłopaki. I coś w tym jest, że nigdy nie mieliśmy do siebie jakichś antypatii, które by się przekładały na animozje, które by no, prowadziły do bójek czy czegoś podobnego. Raczej Krakowie z Hutnikiem się mijała, choć oczywiście wchodzono sobie w drogę, to bywało różnie. Kibiców Hutnika osobiście bardzo szanuję w mieście derbowym, czyli mieście podzielonym między Krakowie a Wisłę. Utrzymywać przez długie, długie lata, aż do tej pory, ekipę, która nie odnosi większych sukcesów sportowych, trwać przy
Nie wiem, przy swoim klubie, no to jest rzeczywiście rzecz duża i kibicom Górnika należy się szacunek mój, szacunek mają. Opowiedz o tym, jak zostałeś gniazdowym na Krakowi. W jakich latach wprowadziłeś doping i dlaczego to się wydarzyło? I dlaczego to się skończyło? Dlaczego się skończyło? Dlatego się skończyło, bo nic wiecznie trwać nie może, ale no cóż, na Krakowie pojawiłem się w pierwszy raz, to był trening noworoczny w 1997 roku, kiedy no, sam poszedłem na stadion. Wtedy na trening noworoczny chodziła garstka ludzi, Krakowia szorowała. Jeśli dobrze pamiętam, w drugiej lidze, by potem za chwilę spaść do trzeciej, no dzisiejszej drugiej oczywiście, więc te pierwsze epizody, no to takie były właśnie związane z bytnością na meczach po prostu, a gdzieś od około 2003 roku aż do 2011 wspólnie z moim bliskim, wówczas znajomym świstakiem, jakoś tak się stało, powstała grupa oprawcy, którą założył dzisiejszy odpowiedzialny za media w klubie Robert Krako, znana postać na Krakowie, pewnie również znana kibicom Polonii, współzałożyciel w początku lat 2000 bardzo poważnego serwisu internetowego Teraz Pasy, który był takim serwisem, który no, pierwszym profesjonalnym i w zasadzie przez długie lata jedynym profesjonalnym serwisem mówiącym i piszącym o Krakowi i przysłużył się dla naszego klubu bardzo. Robert był szefem oprawców. Ultraska w Polsce wtedy raczkowała i Krakowia chciała również w ten nurt, który się pojawiał, włączyć się. Nie kojarzono opraw na Krakowie tylko z tym, że ktoś wyciągnie, prawda, saletę z kieszeni, drugi wyjmie świecę tym. I to tyle, tylko by to jakoś skoordynować. No, przychodziły, wiązało się to oczywiście z sukcesami, z pojawieniem się Komarchu, kolejnymi awansami aż do Ekstraklasy, więc hype na Krakowie był poważny. Była przestrzeń, by rzeczywiście zrobić coś więcej niż tam pokrzykiwać w mało skoordynowanym dopingu. I rzeczywiście na samym początku przypadało to na ten okres takich no, największych, później jak się okazało chyba jednych z w ogóle większych sukcesów Krakowi. Mówię tutaj o awansach, bo później po awansie ktoś w klubie przyjął politykę, by klub trwał w takiej pułapce średniego rozwoju. Myślę, że na inną dyskusję w ogóle jest temat, ale tak, przez 7-8 lat wspólnie właśnie z Świstakiem prowadziliśmy doping, głównie na meczach domowych z wyjazdami bywało różnie, bo i te liczby wyjazdowe bywały różne. No, nie ma sensu prowadzić skoordynowanego dopingu, gdy jedzie osób 20. Mija się z celem. Ale tak, przez wiele, wiele lat, wiele, no chyba wiele, 8 lat, to całkiem sporo, staraliśmy się wprowadzać kibicowski świat Krakowi. Taki no, dość zróżnicowany repertuar mieliśmy od zarania, odkąd się na to zdecydowaliśmy, takie podejście, by pewien rodzaj poczucia humoru i luz, który się podobał kibicom na młynie wprowadzać. Zawsze byłem wrogiem traktowania ludzi w młynie w sposób skoszarowany. Prędzej byliśmy skłonni zrobić przerwę na papierosa, jeśli się doping nie układał, niż ugaliśmy młyn w stylu tam śpiewać, kurwa, to znane jest przecież ze stadionów. No ale też fakt faktem, że nie było wtedy smartfonów, nie było Instagrama i nie było selfiaków, więc to trochę inaczej się układało. Kiedy zaproszono mnie w ubiegłym roku na taki mecz w klimacie oldschoolowym, byśmy właśnie wspólnie z Dominikiem Świstakiem poprowadzili doping, to zrozumiałem, jak bardzo zmienił się świat przez ostatnie 10 lat, bo rzeczywiście obecność telefonów komórkowych, obecność ludzi, którzy relacjonują niemalże na żywo to, co dzieje się na sektorze, na swoich mediach społecznościowych, no, zaskoczyła mnie, a przecież nie przyleciałem z Księżyca, więc wiem, że tak się dzieje. Rzeczywiście no, zmienia się świat kibicowski. Skądinąd bardzo ten mecz fajnie wyszedł, przyjemnie się
przyjemnie się było cofnąć w czasie, a i doping tego dnia był nie najgorszy. Są jakieś mecze, które szczególnie zapadły ci w pamięć? Może jeden jako kibic na trybunach, a jeden jako prowadzący doping? No cóż, dla młodego chłopaka, który w połowie lat 90. trafia na stadion przy Kałuży, no takim meczem musi być mecz derbowy. Derby w 97 roku, jeśli nie chciałbym skłamać, w 97, 98. No nie wiem, w każdym razie był to dwumecz. I ten drugi mecz, po którym narosły kontrowersje, że no, w nie najczystszych okolicznościach Krakowia przegrała ten mecz. Nie mogę powiedzieć więcej, bo w mojej książce o tym napisałem, potem musiałem przepraszać pana trenera, który poczuł się urażony. Przeprosiłem. Więc ten mecz to był taki mecz konstytuujący mnie, mam wrażenie, jako kibica Krakowi, bo rzeczywiście wtedy zobaczyłem i poczułem, czym tak naprawdę jest atmosfera meczu derbowego w mieście derbowym, atmosfera i poziom emocji, które zostają z człowiekiem na zawsze. Myślę, że kibice Polonii też doskonale to znają, szczególnie ci, którzy pamiętają lata 90., początek lat 2000., kiedy no, rozgrywki z Legią dostarczały bardzo wielu emocji. W Krakowie no, siłą rzeczy było to jeszcze mocniejsze z tego powodu, że miasto jest podzielone w taki, a nie inny sposób. Więc ten mecz jako kibic zapamiętałem najlepiej, no miałem wówczas lat 15 i dla młodego chłopaka to było nie lada przeżycie. A mecz, który zapamiętam szczególnie jako prowadzący doping, to mecz z kwietnia 2005 roku, 10 kwietnia 2005 roku, tuż po śmierci Ojca Świętego. Krakowie grała na własnym stadionie z Legią Warszawa i wynik bezbramkowy utrzymywał się bardzo długo, aż w trzeciej minucie doliczonego czasu kapitan Legii Łukasz Surma nie strzelił rzutu karnego. Bramkarz Krakowi Marcin Sapaj go obronił. Krakowa wyprowadziła kontratak. No i Marcin Bojarski, ogrywając wówczas bramkarza Legii Artura Boruca strzałem do pustej bramki w czwartej minucie doliczonego czasu, zapewnił Krakowi zwycięstwo. W internecie łatwo znaleźć tę bramkę, rzeczywiście warto obejrzeć. Scena, w której Bojarski podbiega do trybun, zdejmuje koszulkę, a potem ma t-shirt z podziękowaniami dla Ojca Świętego. Ojcze Święty, dziękujemy za wszystko. No, też miało się wrażenie, że to jest jakaś sytuacja, która nie miała prawa się wydarzyć, bo tak właściwie nierealna. I jak po prostu niebiosa do nas się uśmiechnęły. To też tego typu emocje, które tylko na stadionach piłkarskich, mam wrażenie, mogą nas spotkać. Gdy rozmawiam z kibicami Krakowi, często odnoszę takie wrażenie, może mylne, że bardziej są antywisła niż pro Krakowia. Co jest przyczyną tak dużej wrogości między kibicami z przeciwnych stron Błoni? Opowiesz parę zdań na temat tej genezy całej świętej wojny? Jak to w miastach derbowych, wszędzie w miastach są dwa silne kluby. Mamy do czynienia z natężeniem emocji, które przerodzają się w konflikty dzielące rodziny, zakłady pracy, przecież osiedla czy obręb jednej ulicy w Krakowie. W Krakowie ta historia trwa już ponad 100 lat. I nic nie zapowiada, by miało być inaczej. Istotnie można odnieść takie wrażenie, że rzeczywiście przez jakiś czas kibice Krakowi no, przejawiali, przynajmniej w ekspresji, więcej niechęci do Wisły niż sympatii do własnego klubu. Wynikało to z prostej przyczyny. No, przez wiele, wiele lat kibice Polonii i Polonia wie o tym doskonale. Nasz klub był, mówiąc delikatnie, niekochany przez komunę. Na potrzeby naszej rozmowy sobie przygotowałem tutaj wyciąg z zinów kibicowskich z lat 90. Polecam zresztą serię Szalone lata 90. To chłopak z UKS-u to wydaje. Na stronie kibicy.net można to znaleźć.
I tutaj jest wyciąg z zinów właśnie Polonii Warszawa. I cóż pisze kibic Polonii nieznanego? Autor chyba nie jest znany, jest podpisany, ale pisze o Krakowie i Polonii. Te dwa kluby trzymały się jeszcze razem jeszcze przed wojną. Obydwa mają podobną historię. Za komuny były niszczone przez władzę, a ich kibiców i sławę przejmowały słuszniejsze ideologicznie kluby Krakowska Wisła i Warszawska Legia. Słuszniejsze ideologicznie w cudzysłowie. Po upadku komuny Polonia wybiła się do ekstraklasy i zdobyła Mistrzostwo Polski. Krakowia musi niestety nadal dziadować w trzeciej lidze. Marzeniem chyba każdego prawdziwego polonisty jest mecz pierwszej ligi Polonia-Krakowia. No, myślę, że tutaj jest odpowiedź na pytanie, które zadałeś. No, z pewnego poczucia niesprawiedliwości, tego, że pomimo pięknej historii przedwojennej, pomimo tego, że Krakowia suchą stopą przeszła przez okres stalinowski, w momencie, w którym inne kluby przystępowały do resortów, były wcielane. Jeszcze o tym powiem, że często po prostu wyjścia nie było. No ale Krakowia tego nie zrobiła, a po drugiej stronie stało się inaczej. I przez to, że po 1989 roku i szczególnie w latach 90. aż do momentu, kiedy nie odwróciła się karta i nie pojawił się Janusz Witek, Krakowia no, miała przed sobą nawet widmo upadku. Pamiętna manifestacja z 2001 roku, która to dziś obchodzona jest, jej rocznica każdego roku jako Dzień Kibica Krakowi. Manifestacja, która tak naprawdę według niektórych uchroniła Krakowie przed likwidacją. Kibice Krakowi nie wyszli wtedy na ulicę. Na ulicy Krakowa mogłoby być różnie. Więc tak, ta niezgoda i poczucie, że istnieje jakaś niesprawiedliwość, która objawia się chociażby tym, że po jednej stronie Płoń Krakowia gra w trzeciej lidze mecz, na którym jest 150 osób, a po drugiej stronie w tym samym czasie, a przecież wiemy doskonale, że względy bezpieczeństwa najczęściej nie pozwalają na rozgrywanie meczów w jednym mieście w tym samym czasie, a co dopiero w odległości kilkuset metrów. W tym samym czasie po drugiej stronie Błoń Wisła gra mecz pucharowy, na którym jest kibiców kilkanaście tysięcy. Więc no, łatwo zrozumieć, że kibiców Krakowi wyprowadzało to z równowagi. I czuli pewien rodzaj emocji, który się tak właśnie objawiał. Przejdźmy może płynnie do relacji między naszymi klubami. Kiedy i w jakich okolicznościach doszło do powstania zgody między Czarnymi Koszulami a Krakowią? No, myślę, że również ty będziesz znać na to pytanie odpowiedź, a jeśli nie znasz, to cię zaskoczę, bo rozmawiałem niedalej jak w piątek ze starszymi ode mnie w wierze. I zdania są podzielone, czy rzeczywiście zgoda między Krakowią a Polonią sięga przed wojną. Ja przyznam szczerze, nie chciałbym zajmować stanowiska. Wiem za to, że od małego jestem uczony, że są dwa koronne kluby, Krakowia i Polonia, że ta zgoda sięga na pewno głębokiej komuny. I tak jak zresztą starsze chłopaki, z którymi rozmawiałem, ludzie, którzy wprowadzali mnie na stadion, mówili, że dla Polonii zawsze na Krakowie będzie miejsce, że ten klub zawsze będzie w naszych sercach i pomimo braku formalnej zgody, takiej, która no, przez wiele lat się utrzymywała, no, jest to klub siostrzany. Jeśli spytałbyś kibiców Krakowi, który z klubów w Polsce darzą największym szacunkiem i estymą, to na pewno Bogarki Gdynia będzie wymieniona właśnie warszawska Polonia, pomimo braku zgody. Przypominam, że zgoda krakowizarką w dalszym ciągu jest. Kiedy według ciebie te relacje były najlepsze? Cóż, pewnie znów się powtórzę i powiem, że to się działo gdzieś w latach 90., kiedy w całej Polsce mieliśmy do czynienia z erupcją ruchu kibicowskiego i rzeczywiście te pociągi z kibicami jeździły we wszystkie strony. Ludzie żyli tą subkulturą, ludzie żyli możliwością wyjazdu, ludzie żyli możliwością spotkań, ludzie żyli możliwością także
awantur, ale spotkań koleżeńskich, relacji, nawiązywania tych relacji właśnie poprzez uczestnictwo w meczach zgód, uczestnictwo w wspólnych imprezach. No przecież nie jest tajemnicą, że i relacje rodzinne się pojawiały, dzieci się rodziły i świat kibicowski przyniósł w latach 90. i później bardzo wiele relacji, które są silne i dzisiaj do dziś spotykamy przecież na Krakowie ludzi z Polonii, którzy przyjeżdżają nas odwiedzać. Ja mieszkając w Warszawie już ponad 10 lat również mam bliskich kolegów z Polonii. To tam wtedy, w latach 90., przypuszczalnie również w 80., ja tego pamiętać nie mogę, nawiązywały się te przyjaźnie, które sprawiają, że dziś, pomimo braku formalnej zgody, nasze kluby wciąż są dwa koronne. Pamiętasz jakieś ciekawe historie związane z Polonią? Wiesz co, usiłowałem sobie przypomnieć i również pytałem chłopaków. Najśmieszniejsza, którą udało mi się w piątek wyłuskać, to właśnie też przypadająca jeszcze na ubiegły wiek historia, kiedy chłopaki z bojówki poszli odebrać na dworzec główny w Krakowie kibiców Polonii. Oczywiście nie było telefonów komórkowych, tam gdzieś wiadomo było, że ktoś przyjedzie, część ludzi się znała, część się nie znała, ale nie wiedzieli, kto przyjedzie. To jest zabawne, powiada ten mój kolega. Mówi, kurwa, stoimy, nie ma ich, nie ma, rozglądamy się, przyjechali, odjechali, pociąg już dawno, już odjechał z tego peronu, nikogo nie ma. Co się okazało? Z Polonii przyjechało do Skinheadowskiego, wówczas z Krakowa, kilkunastu punków, którzy kibicowali Polonii i po prostu ci kibice Krakowi, moi znajomi, no, nie mieli pojęcia, że tak właśnie wyglądają kibice Polonii, że to ich zgoda, więc po prostu nawet do głowy nie przyszło, że to mogą być kibice Polonii. No, ale oczywiście tam dotarli się i zgoda zaważyła nad tymi różnicami subkulturowymi, także to musiało to wyglądać dość zabawnie. Pozostałe relacje, no cóż, bywałem wielokrotnie w Warszawie, zresztą po przyjeździe do stolicy miałem okazję pracować z jednym z waszych kibiców, który jest zresztą dość rozpoznawalny na Polonii. W dalszym ciągu utrzymuję kontakty. Niestety dawno już nie byłem na meczu, więc może czas to zmienić. Zapraszamy na pewno. Powiedz, kiedy w twoim odczuciu zaczęły się te relacje trochę psuć? No, mówisz, że jesteśmy ciągle mile widziani na stadionie. No, wasze barwy Krakowi na Polonii również są często widywane. Ale kiedy doszło do tego, że zaczęło się to rozmijać i ta zgoda przeszła do historii? Wiesz co, był taki moment. To było gdzieś pierwsza dekada XXI wieku, kiedy no banda od nas ekipa postanowiła w jakiś sposób usztywnić i wyprostować te relacje, które były z innymi klubami. I to było przedmiotem bardzo poważnych kłótni, takich no, konfliktów wręcz w obrębie samej Krakowi. I wiązało się z tym, że no, część ludzi się nie pogodziła z tą decyzją. No, jak to bywa w świecie kibicowskim, było się to niedemokratycznie, więc stało się tak, jak się stało. Ale wówczas chyba to był ten sam moment, w którym rozwiązaliśmy zgodę i z Koroną Kielce, i jeszcze z Polonią Warszawa. Z tego, co pamiętam, jeszcze chyba Czarnych Jasłów to spotkało. Argument był taki, że rzeczywiście te kontakty się ochłodziły, że nie są tak intensywne, że nie jeździ w zorganizowanych grupach do was, ani wy do nas, że no, towarzystwo możemy się odwiedzać i to się dzieje, ale że na takim szczeblu kibicowskim no, to wsparcie jest fikcyjne. Nie chcę tutaj za głęboko w to wchodzić, nie dlatego, że nie mogę o tym mówić, tylko po prostu nie chcę powiedzieć czegoś, co nie jest prawdą, ale,
ale wydaje mi się, że to tak wyglądało. Na zakończenie naszej rozmowy chciałbym jeszcze poruszyć wątek Twojej książki, która, nie ukrywam, pochłonęła mnie ostatnio bez reszty, mianowicie Miasto Noży. Kiedy narodził się pomysł napisania książki? Kiedy się narodził? No, w momencie, w którym uświadomiłem sobie, że świat kibicowski nie jest dość dobrze opisany w literaturze. To wszystko, o czym rozmawiamy od dłuższej chwili, czyli cała ta atmosfera lat 90. i ta cała erupcja subkultury, która gdzieś, no nie ukrywajmy, odchodzi. Odchodzi do przeszłości, pomimo prób jej rehabilitacji ciągłych. To jednak nie jest to już to samo, co wówczas, że ten moment historii nie został dobrze uchwycony. Poza tym chciałem też pokazać coś, co dotykało moje pokolenie, to znaczy pewien rodzaj zderzenia oczekiwań wobec świata z tym, co świat może zaoferować. Zresztą mam nadzieję, że to udało się na podstawie historii bohaterów pokazać. To znaczy to, w jaki sposób młodzi ludzie z wielkich blokowisk wchodzący w okres dorosłości, właśnie na przełomie lat 90. i 2000., w drugiej połowie lat 90., no, zderzali się ze światem, który był niekoniecznie dla nich przychylny i nie oferował im zbyt wiele, i szukali właśnie odpowiedzi, ucieczki, szukali swoich również przecież tożsamości w grupach takich jak grupy kibicowskie. Pomysł książki narodził się już jakiś czas temu, kiedy no właśnie, rozmawiałem z jednym z liderów angielskich chuliganów, słynnym Cassem Penantem, znanym być może części ze słuchaczy z filmu biograficznego. Cass Penant był lider bojówki West Ham United, który opowiadał mi właśnie, że świat kibicowski sprawia, że jeśli ktoś chce, to może przeżyć całe życie jako kibic piłkarski. To znaczy, że ta subkultura i ten klimat jest tak pełen, że potrafi zagospodarować wszystkie przestrzenie twojego życia, że możesz od miejsca pracy przez relacje rodzinne i wszystkie możliwe elementy i aspekty życia. Może ci wypełnić świat kibicowski, jeśli będziesz tego chciał. Oczywiście to już popadam w skrajność, ale nie jest tajemnicą, że każdy z nas na pewno zna kogoś, kto żyje w ten sposób, że cały świat wokół siebie wypełniony przez ukochaną drużynę. I to jest właśnie, myślę, rzecz fascynująca, która również pchnęła mnie do tego, żeby pokazać, w jaki sposób się rodzi i co zastępuje, no bo w latach 90. zastępowało nie tylko brak kolorowych scenerii rodem z seriali, które oglądaliśmy w telewizji czy na VHS-ie. Świat kibicowski był substytutem, a tak naprawdę potrafił wytwarzać relacje trwalsze, niż mogłoby się to wydawać. Przyjaźnie, które trwają wiele lat, relacje rodzinne czy koleżeńskie. I o tym też chciałem opowiedzieć. Powiedz mi, czy Małpa, Browarnik, Herszt i Golden mieli swoje pierwowzory w realnym świecie? Wiesz co, mówi się, że początkujący pisarz potrafi pisać tylko o tym, czego sam doświadczył. Coś z tym chyba jest, bo gdy się zacząłem zastanawiać, skąd się oni wzięli, bo pojawili się w trakcie pisania, każdy z nich się pojawił, to rzeczywiście można się doszukać i bawi mnie w sumie, bo kto mnie czyta tej książki, znając mnie i znając moje środowisko, usiłuje szukać, czy ile jest metala w Goldenie, a ile jest tam, prawda, Sabry w Herście, a ile jest kogoś tam w kimś tam i tak dalej. Więc ja to z początku prostowałem, a później stwierdziłem, że to bez sensu. Nie mogę się tłumaczyć, że w Małpie mnie nie ma, no pewnie jakaś część mnie również nie jest. Jestem tak samo, moje doświadczenia i doświadczenia również moich przyjaciół są w Browarniku. Starałem się w taki sposób dobierać te elementy charakterologiczne, by oddać takie
taką pigułę ludzi, którzy wtedy mnie otaczali. Nie tylko mnie, bo to śmieszne, rozmawiałem z chłopakami z innych części Polski, którzy mówili, że no tak, tego typu postacie, jak chociażby Herszt pojawiały się w ich okolicy. Ludzie bezwzględni, brutalni, ale również tacy, którzy pomimo tej swojej bezwzględności i brutalności potrafili być jednocześnie substytutami ojców. To też jest rzecz, o której chciałem opowiedzieć, bo choć osobiście nie miałem takich problemów, to widziałem, jak bardzo ten świat potrafi zastępować relacje ojciec-syn tym, którzy mieli z nimi kłopot. I to też jest, myślę, element, który chciałem oddać, który zaważył w jakimś stopniu na naszym pokoleniu, bo rzeczywiście mężczyźni w tamtym czasie, dorośli mężczyźni, nie mieli najłatwiej. Teraz zresztą też nie mają, ale to już na inną opowieść. Czy świat kibicowski opisany w książce mocno różni się od tego obecnego świata, w którym żyjemy? No, czy się różni? Bardzo się różni. Tak jak lata 90. różnią się od trzeciej dekady XXI wieku, to już świat się nie wróci. Ostatnio rozmawialiśmy, że czas leci tak szybko, że zdawało się, że śmierć papieża, o której rozmawialiśmy, była lat temu 8 lat, 10 może, minęło już 19, więc gdzie tam dopiero do lat 90. To przecież prehistoria dla młodszych czytelników, dla których zresztą w książce, jak pewnie widziałeś, musieliśmy stworzyć coś na kształt słownika, bo przecież którzy z 20-latków wie, czym jest butterfly, albo czy to znaczy, żeby odwrócić flojersa na mandarynę, czy te rzeczy, które ludzie z mojego pokolenia jeszcze pamiętają. Daliśmy książkę do przeczytania młodszym ludziom. Prosiliśmy, żeby zaznaczali fragmenty, których nie rozumieją. I było ich zaskakująco dużo. To, co nam wydawało się oczywiste, no, niekoniecznie. Ale było to też ciekawe doświadczenie. No bo moda lat 90. wraca do łask, wracają do łask szerokie spodnie, wracają do łask ciuchy, które się wtedy nosiło, wraca muzyka, której wtedy się słuchało. Na szczęście nie wraca ten klimat, który towarzyszył moim bohaterom. Miejmy nadzieję, że tej Polski z lat 90. z jej biedą, nędzą, przestępczością i wszystkim, co determinowało zachowania moich bohaterów, już jednak nie uświadczymy. To ostatnie pytanie. Czy chodzi ci po głowie kontynuacja powieści, coś na zasadzie 20 lat później? 20 lat później, to jeszcze nie, ale istotnie chciałbym zrobić i chciałbym to domknąć właśnie w trylogię, która kończyłaby się 20 lat później. No, zdradzę, choć to nie jest jakaś szczególna tajemnica, że jestem w trakcie pisania drugiej części, która dzieje się kilka lat później, nie 20, bo dzieje się w 2004 roku, w momencie, w którym Polska wstępuje do Unii Europejskiej. I chciałem dotknąć tematu, który myślę, że jest bliski również dużej części moich rówieśników, pokolenia dzisiejszych 40-latków, czyli emigracji zarobkowej i tego wszystkiego, co wiąże się z eksodusem mojego pokolenia na zachód, masowych wyjazdów z beznadziejnej sytuacji, bo jeśli sytuacja w latach 90. była beznadziejna, to w 2003 i 2004, kto pamięta poziom bezrobocia, nie wiem, jak wyglądało w Warszawie, myślę, że również bezrobocia, przestępczości i poczucia takiego, że najlepiej już z tej Polski uciec. I gdy otwarto granice na zachód, to rzeczywiście duża część mojego pokolenia uciekła i część niestety już nie wróciła, raczej już nie wrócą, chyba że na święta najbliższe. I tak krążą sobie ludzie mojego pokolenia. Więc interesują mnie zresztą momenty przełomowe, to znaczy takie, które ważą na historii. Myślę, że ten moment takim jest, że wtedy skrzywdzono moje pokolenie bardzo, bardzo mocno. Oczywiście otwierając mu drzwi i pozwalając mu wyjechać, ale
w dużym stopniu również odbiło się na kondycji dzisiejszej Polski. To, że tych ludzi po prostu tutaj nie ma. Kiedy premiera książki? Chciałbym ją skończyć w tym roku i tak sobie pomyślałem, że jak się zadeklaruję u Ciebie na podcaście, to będziemy to bardziej mobilizować. Więc deklaruję, że ją w tym roku napiszę. Proszę mnie rozliczać. Będę wdzięczny. Dobra, będziemy pamiętać. Trzymam kciuki za udaną premierę. Na pewno przeczytam. Dzięki za dzisiejszą rozmowę. Życzę Pasom Bardzo na pewno dziękuję. utrzymania w tym sezonie. No i mam nadzieję do zobaczenia niebawem na meczu między naszymi drużynami. Miejmy nadzieję. Do zobaczenia, do usłyszenia. Bardzo dziękuję za rozmowę. Cześć. Cześć.